Szelce małe, jedzieliska, kurka, dołęga, brzębia, rajsko, wola przemykowska Narków, wola przemykowska Zamłynie, Drylowa, Kwików, Dąbrówka Morska oraz jednostki zaproszone spoza terenów gminy, a jest, są to OSP Szchów, OSP Jadowniki, OSP Szczepanów, OSP Bożęcin Górny, OSP Koszyce. Starszy kapitan Jacek Ryncarz złoży meldunek Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej panu nadbrygadierowi Andrzejowi Mrozowi o gotowości jednostek do uroczystych obchodów 110-lecia OSP Szczurowa i przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Panie nadbrygadierze, dowódca uroczystości, starszy kapitan Jacek Ryncarz melduje jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do uroczystego apelu z okazji 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczurowej i przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego. Obecnie nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. A w poczcie flagowym występują jako flagowy druh Kozrój Dawid, dowódca pocztu druh Hanek Karol, w asyście druh Sroka Mateusz. Ochotniczej Straży Pożarnej Szczurowej, flagę państwową podnieść. Pozwólcie Państwu, że w Waszym własnym imieniu powitam przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Edwarda Czesaka. Witam małopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, już w stopniu nadbrygadiera Andrzeja Mroza. Gratulujemy awansu, panie generale. Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, brygadiera pana Dariusza Pęcaka.
i młodszego brygadiera Wojciecha Podlesia, dyrektora oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży w Krakowie pana Łukasza Smów, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku OSP, a zarazem wójta gminy Szczurowej pana Mariana Zalewskiego. Witam starostę powiatu pana Ryszarda Ożuga wraz z radnymi powiatu panem Markiem Antoszem i panem Sławomirem Patrem, komendantów policji powiatowego pana Romana Gargula i posterunku w Szczurowej pana Krzysztofa Kisiewicza, przewodniczącego rady gminy pana Kazimierza Tyrchę wraz z radnymi gminy Szczurowa, prezesów okręgowej spółdzielni mleczarskiej pana Zbigniewa Golika i spółdzielni produkcyjno-handlowej pana Zdzisława Nawrota. Szczególnie serdecznie witam księdza proboszcza Wiesława Majkę, który tak gorliwie modlił się za nas w trakcie mszy świętej. Bóg zapłać księże proboszcz. Bardzo serdecznie witam poczty sztandarowe i delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz z terenu naszej gminy. Obecnie nastąpi uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Szczurowa. Przekazania samochodu dokona małopolski komendant wojewódzki nadbrygadier Andrzej Mróz oraz wójt Szczurowej, a zarazem prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzesku, druh Marian Zalewski. Przekazania dokonają druhom Giemza Jerzy, kierowca, i Amrożek Piotr, wiceprezes zarządu OSP w Szczurowej. Niech wam służy jak najlepszym stanie. Niech ma zawsze bezpiecznie przywozi z każdej akcji. Zawsze wspiera was. Dziękuję. OSP i całego odwołania. Gratuluję, bo to wspaniały nabytek. Dziękujemy dzisiaj Bogu za odwagę i poświęcenie naszych strażaków i prosimy Go o błogosławieństwo dla ich trudnej i niebezpiecznej pracy, której będą posługiwali się tym samochodem, aby ratować życie i mienie swoich bliźnich. Prosimy Boga, aby błogosławił naszym strażakom i wynagrodził ich ofiarną służbę. Ciebie prosimy. Prosimy Boga, abyśmy na wzór miłosiernego Samarytanina mieli oczy i serca otwarte na nieszczęście i potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły. Ogień daje nam ciepło i światło, służy do przygotowania pokarmów, topi i oczyszcza metale. Czasem jednak niszczy ludzki dobytek, niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Pokornie Cię prosimy, pobłogosław ten samochód ratowniczo-gaśniczy służący do gaszenia pożarów, aby skutecznie powstrzymywał niszczące działanie ognia. Otacz opieką wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwali tym samochodem, niosąc ratunek bliźnim i zachowując ich w zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi nieść chętną pomoc bliźnim przez Chrystusa Pana naszego.